Zobaczcie, to jest dobra cena. 8 żeli pod prysznic za 10 euro. To jak tu nie skorzystać z takiej promocji, widzowie? A mówią, że Holandia to drogi kraj. Ja wiem, czy taki drogi? Musicie po prostu szukać dobrych promocji. Zaparkowałem sobie tutaj swoją formułę prosto po pracy, bo musiałem wyskoczyć po jajka i po te żele pod prysznic. I wyobraźcie sobie, że wysiadam sobie tutaj z auta, zajeżdża mi takie czerwone auto drogę, wysiada taki gościu z dość dużym brzuchem, wyciąga legitymację policyjną i mówi się, a co pan pije? A ja mówię, jak co ja piję, proszę pana? Mówię, monsterka po pracy na doładowanie energii. On mówi, że myślał, że piwo, czy nie ma tam w środku żadnego alkoholu? Ja mówię, nie, że wracam z pracy. On mówi, okej, czy mogę prosić twoje prawo jazdy? Wziął moje prawko, sprawdził i mówi, że musi zadzwonić po kolegów, żeby przyjechali z tym, nie? Z alkomatem. Mówię, dobra, że nie ma problemu. No i co? Zadzwonił tam, dosłownie za minutę podjechał radiowóz, wychodzi dwóch policjantów, dmuchłem, wychodzi 00. Spytali się, gdzie pracuję, co robię, no że wszystko jest okej, przepraszają, ale że czasem muszą właśnie robić takie kontrole wyrywkowe. I powiem wam, że pierwszy raz miałem taką kontrolę z tak zwanego partyzanta, że wiecie, jadę sobie, zajeżdża mi auto gościu po cywilu, wyskakuje i sprawdza. Także miejcie się na baczności. Dobra, widzowie, skoro już jestem i jest środa, a środa to dzień ryby w Holandii, także lecę po dwa filety smażonego dorsza. Dorsza smażonego na głębokim oleju. Bardzo dobry tutaj mają w tej budce. Zobaczcie, jaka kolejka. Jest przed 17, a ludzi sporo. No powiem wam, że dzisiaj ruch niesamowity mają w tą środę. I słuchajcie, o co chodzi? Te danie, ja zawsze biorę, to się nazywa lekkerbek. To jest taki filet smażony, już wam kiedyś pokazywałem. Ale już mówię, o co chodzi. Ja biorę zawsze z dorsza, bo to trzeba powiedzieć. Z dorsza kosztuje 6 euro, a zwykły 5 euro, tutaj gdzie ja kupuję. I mi Holender gadał, że jak nie bierze z dorsza, to dają tą najgorszą rybę. On mówi, że to jest najgorszy syf, jakaś panga. Ja się na rybach nie znam. Dlatego zawsze, jak bierzecie, to lepiej zapłacić te euro więcej i powiedzieć, że chcecie z dorsza, nie? Wtedy macie naprawdę zajebistego fileta rybnego, smażonego na głębokim oleju, w zajebistej, tłustej panierce. Mam kumpla w Hadze, widzowie. Takiego dość dobrego, ze starych dobrych czasów, jak to się mówi. I propos tego całego załatwiania pracy, co wam mówiłem ostatnio, że ja pracy nie załatwiam, to słuchajcie, kumpel do mnie dzwonił przedwczoraj i mówi do mnie, słuchaj, tam prosiła go ciotka, żeby jakiemuś dalekiemu kuzynowi załatwił pracę, to i udało mu się, bo on tam robi w takiej firmie, gdzie pracują przy kwiatkach. I on tam już kupę lat pracuje przy kwiatkach i załatwił jemu, jego dziewczynie, mało tego, załatwił im mieszkanie. Gdzieś tam podzwonił po znajomych, wiecie, teraz z tymi mieszkaniami jest naprawdę ciężko w Holandii. I słuchajcie, przyjechali, kurczę, ruch jak w Rzymie w tej Holandii, przyjechali. Czekajcie, wyjadę sobie, bo będzie karambol. A tego by się nie chcieli, ja bym nie chciał. Dobra, dzięki mordo. W Holandii taki gest jest, pokazują sobie wszyscy palca, nie? No i słuchajcie, załatwił im tą pracę, załatwił wszystko fajnie, załatwił im mieszkanie, taką malutką kawalerkę, wiecie, na początek to zajebista sprawa, bo ja wam wczoraj w odcinku mówiłem, że ja mieszkałem na początku na pokoju czteroosobowym i nie narzekałem. No i mają tą pracę, załatwił im to mieszkanie, wszystko, nagłowił się, natroił, oni przyjechali i nie zadowoleni. A, bo małe, bo to pokój nie taki, bo tu nie ma tego, kurczę, to stare okna. Nie dość, że załatwił i do mnie dzwoni taki wkurwiony, mówi, już nikomu, mówi do mnie, przysięgam, nikomu już nic nie załatwiam, a tym bardziej w rodzinie. No i ogólnie tam jakaś delikatna spina była. Nie wiadomo, czy oni w ogóle zjadą z tej Holandii. On im załatwił pracę, załatwił im mieszkanie, wszystko. I po prostu ludzie mają za duże wymagania. Za duże mają ludzie wymagania, zwłaszcza młodzi. Ja już mówiłem nieraz, przyjeżdżają do Holandii, do Anglii i oni by chcieli wszystko od razu na dzień dobry dostać. Nie wiedzą, że ludzie tu siedzą latami, zanim do czegoś dojdą. Nic nikomu nie pasuje i każdy by chciał wszystko od razu, widzowie, wszystko od razu by chcieli, a tak się po prostu nie da. Nie da się tak i oprócz tych wymagań, ja już mówiłem, nie? Ale ludzie niektórzy myślą, że tutaj to jest jakaś bajka, nie? Że to jest, nie wiem,
amerykański sen, jak przyjedziesz za granicę do pracy. Nie ma amerykańskiego snu. To nie jest tak kolorowe, jak się wszystkim wydaje. No i ogólnie mówię, ja dlatego też tej pracy nie załatwiam, bo słuchajcie, zawsze jest tak, że coś komuś nie będzie pasowało. A mówię, że w dzisiejszych czasach to ludzie naprawdę mają zajebiste wymagania. Myślą, że wszystko im się należy, że będą zarabiać po 50 euro na godzinę. No tak nie jest, no. Przyjeżdżasz do pracy, przyjeżdżasz do innego kraju, no musisz się przemęczyć, zacząć jakoś od tego początku, nie? Wiadomo, początki są ciężkie, ale kształtują ludzi. No i generalnie wiecie, jak to jest i jak to wszystko wygląda. Ja wam tylko mówię swoją perspektywę, bo przypomniała mi się też pewna historia, to jeszcze bardzo dawno temu, i mój kolega załatwił swojemu bardzo dobremu koledze pracę w Holandii przez pewną agencję i on go po prostu ściągnął. I tamten gościu miał dość fajną pracę w Polsce, no ale zrezygnował, bo chciał wyjechać za granicę. No i wyjechał do tej Holandii, przyjął tego kumpla i on go gdzieś wywiózł na taki domek firmowy w Widzowie, ogromny, tam było chyba z 50 albo 60 osób na jednej lokacji. No i ten gościu, przyjeżdżając z Polski, nie będąc nigdy wcześniej za granicą, miał takie wyobrażenie, że nie wiadomo, co to jest, gdzie on pojedzie i jakie luksusy go czekają poza polską ziemią. No i przyjechał do tej Holandii, ten mój kumpel zawiózł go do tej agencji, wysiadają przed tym domem, przed tym budynkiem mieszkalnym dla naszych rodaków i on to zobaczył, to się przeraził. Mówi, Jezus, gdzieś ty mnie przywiózł, nie? I to jest właśnie to, że ludzie, którzy nie byli za granicą, myślą, że przyjeżdżając tutaj, nie wiadomo, co ich czeka, myślą, że nie wiem, że Holendrzy, Niemcy czy Anglicy na nich czekają i kwiaty rozsypują. Nie, widzowie, tak nie jest i to jest właśnie to. A jeżeli ktoś wam załatwi już pracę i nawet postara się tak jak ten mój kumpel, który mimo tego, że załatwił pracę, to załatwił jeszcze im mieszkanie, gdzie mieszkanie na sam początek, żebyście przyjechali i mieli od razu swoje mieszkanie, to mi się wydaje, że to jest naprawdę w takim, można powiedzieć, stopniu rarytasik taki, bo wiecie, ludzie przyjeżdżają, zaczynają przez agencję, szukają gdzieś pokoju, później wynajmują mieszkania, kupują domy lub dostają spółdzielcze, różnie to bywa, ale zazwyczaj przechodzą pewien etap. Nie jest tak, że przyjedziesz i od razu masz tu mieszkanie, masz tu klucze, to jest twoja kawalerka, mieszkaj sobie z dziewczyną, z dzieckiem jeszcze i na drugi dzień idziesz do pracy. Jeżeli ktoś wam takie coś załatwi, to naprawdę powinniście być bardzo wdzięczni, bo ludzie tu przyjeżdżają, niektórzy przepracują miesiąc, tydzień, bardzo się zrażają, nie podoba im się ta Holandia, wyjeżdżają, inni przechodzą przez tą drogę, jakoś sobie układają to życie, a ci, co dostają wszystko od razu, że masz na dzień dobry pracę, mieszkanie, no to jeszcze są niezadowoleni. I cały czas powtarzam te przysłowie, daj palec, wezmą całą rękę. No, jak ja bym przyjechał w 2007 roku i by mi dali mieszkanie i od razu pracę, no to ja bym był zadowolony mega. Ja mieszkałem na pokoju czteroosobowym, przechodziłem to wszystko takimi etapami i czasem nie rozumiem tych ludzi, że chcieliby wszystko od razu. Chcieliby, myślą, że wszystko im się należy, że wszystko jest takie proste. Życie bywa różne. Różni są ludzie, różne są sytuacje i naprawdę trzeba doceniać to, co się ma i tym bardziej, jeżeli ktoś wyciągnął ci pomocną dłoń i przyjeżdżasz od razu na tak zwanego gotowca, jak ja to mówię. No ale nie, zawsze coś komuś będzie nie pasowało. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i widzimy się jutro.